Najdostojniejszy księże kardynale, drodzy bracia w kapłaństwie, z księdzem kanonikiem, kustoszem tego wspaniałego sanktuarium świętego Jana Pawła II Wielkiego, czcigodne siostry zakonne, panie marszałku, panie przewodniczący, drodzy szanowni goście, drodzy rycerze Jana Pawła II, wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Wprowadza mnie przyjaźń między Ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży Ci głowę, a Ty zmiażdżysz mu piętę. Zapowiedź Boża z samych początków dziejów ludzkości. I przez wieki, wracając do tej zapowiedzi, ludzie stawiali sobie pytanie, co to za niewiasta? Kim ona będzie? Czym będzie to jej potomstwo, które zmiażdży głowę starodawnemu wężowi, ojcu wszelkiego zła, kłamstwa i śmierci. I trzeba było aż tej chwili, o której mówiła dzisiejsza Ewangelia według świętego Łukasza, trzeba było momentu zwiastowania, by zrozumiano istotę tej zapowiedzi z Księgi Rodzaju. Istotę tej prawdziwej protoewangelii, pierwotnej Ewangelii, czyli dobrej nowiny, mówiącej o tym, jak bardzo Bóg umiłował świat, jak bardzo ukochał człowieka, jak nieskończenie miłosierny jest w swej miłosierny do tego, którego stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo. To właśnie wtedy, w chwili zwiastowania, okazało się najpierw, kim w swej istocie jest dziewica z Nazaretu. Nie tylko znalazła łaskę u Pana, jak powiedział jej anioł Gabriel. W swej istocie jest bowiem kecharitomene, pełna łaski. I to jest właściwie, jak mówi Benedykt XVI, jej drugie imię. Napełniona przez łaskę. Ta szczególna forma tego słowa greckiego, nieprzetłumaczalna wprost na język polski, mówi, została od samego początku przeniknięta przez łaskę. I ta łaska w niej trwa. I nigdy jej nie będzie pozbawiona, będzie najwyżej w tej łasce się Bożej pogłębiała. Jest kecharitomene, przeniknięta przez łaskę, przemieniona przez łaskę raz na zawsze. Od pierwszej chwili swego zaistnienia na ziemi, od momentu jej poczęcia. I to jest istotą dzisiejszego święta, wprowadzonego do Kościoła oficjalnie stosunkowo późno, w roku 1854, kiedy to ówczesny papież Pius IX ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu, ale to jest prawda nieustannie głoszona przez Kościół, czego niezliczone dowody widać w poezji, obrazach, rzeźbach,
tej, która swoją stopą miażdży głowę starożytnemu wężowi ojcu wszelkiego zła. Wtedy podczas zwiastowania okazało się, kim ona jest. Ale także właśnie wtedy pokazało się, kim chce ją mieć Bóg w odniesieniu do swojego jednorodzonego Syna. Oto poczniesz i porodzisz, mówi do niej anioł. Porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. I dlatego też święte, które się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Ta chwila, w której ma stać się matką Bożego Syna, ma także swoje bardzo konkretne miejsce. I stąd na ołtarzu w krypcie Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie znajdujemy jakże znamienny napis: Verbum caro hic factum est. Tutaj Słowo stało się ciałem. A potem kolejna chwila, która nastąpiła 9 miesięcy później w Betlejem, gdzie wydała na świat Zbawiciela świata. I ta chwila ma także swoje miejsce oznaczone od 1717 roku wspaniałą srebrzystą gwiazdą i napisem: Hic de Virgine Maria Jezus Chrystus natus est. Tutaj z Dziewicy Maryi narodził się Jezus Chrystus. Niewiasta ogłoszona jako nadzieja dla świata. Niewiasta, która stała się matką Bożego Syna. Niewiasta, która go zrodziła w betlejemskiej grocie. Ale ta scena zwiastowania, o której słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, poza samym orędziem Bożym, pokazuje najpierw emocje Maryi. Zmieszała się najpierw na słowa Archanioła. Ale wraz z tymi emocjami przyszedł jej namysł. Rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie anielskie. I ten tytuł Karichetomene, którym została obdarzona. Wraz z namysłem przyszło pytanie, które było drogą do zrozumienia. Jak mi się to stanie? I na koniec jej decyzja. Genoi to moi, fiat mihi, niech mi się stanie. Stało się. Poczęła jednorodzonego Syna Bożego. Wydała go na świat. Stała się, jak mówi o tym litania loretańska, bramą niebieską, bo przez nią przyszedł na świat Zbawiciel świata, Jezus Chrystus. I stała się tą bramą zbawienia także wtedy, kiedy z wysokości krzyża jej umierający syn wskazał na świętego Jana, mówiąc do niej: oto twój syn. A w nim
oto są Twoje dzieci. Jesteś ich matką. Masz je bronić. Masz uczyć miłości. Masz być dla nich ostoją i gwiazdą zbawienia. W liście do Hebrajczyków czytamy, jakże przejmujące wezwanie. Przybliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. Autor listu do Hebrajczyków, mówiąc o tronie łaski, do którego mamy z ufnością się zbliżyć, wskazywał w pierwszym rzędzie na Jezusa Chrystusa, ale pośrednio także na Jego Matkę, Przenajświętszą Dziewicę Maryję. Bo właśnie od tego czasu, kiedy dokonało się nasze zbawienie, rozpoczęła się w dziejach ludzkości nowa epoka, nowa era. W naszym kręgu kulturowym czas liczy się do momentu narodzenia Chrystusa, Zbawiciela świata, i od tego momentu. Bo od tego momentu, kiedy dzięki niej przy Najświętszej Dziewicy Kecharitomene, pełnej łaski, od tego momentu, kiedy dokonało się objawienie w pełni tego, kim jest człowiek, zaczęła się epoka autentycznego i prawdziwego humanizmu. Chrystus, jak wielokrotnie wskazywał na to w swoim nauczaniu święty Jan Paweł II Wielki, jest kluczem do zrozumienia tego, kim jest człowiek. Kluczem najwyższym i ostatecznym. Bo tylko dzięki niemu wiemy, jak wielka jest nasza godność, do czego zostaliśmy powołani, jakimi powinniśmy być i do czego ostatecznie zdążać. W Chrystusie bowiem wyraziła się w sposób najbardziej głęboki i ostateczny ta rzeczywistość, którą nam jako zadanie przekazał boski Zbawiciel, dając nam dwa przykazania: miłości Boga i miłości bliźniego. To On, Zbawiciel świata, spełniając wolę Ojca aż do końca, pokazał, co znaczy kochać Boga całym sercem, ze wszystkich swoich sił, z całej swojej duszy. I On, Zbawiciel świata, ofiarując siebie bezinteresownie aż do końca, aż do przelania własnej krwi za grzesznych ludzi, pokazał sobą, co znaczy kochać drugiego człowieka. Zręby autentycznego humanizmu zostały wyznaczone przez Chrystusową Ewangelię. I tego humanizmu, jakże przejmującym świadkiem, ale także urzeczywistnieniem, była Przenajświętsza Maryja Panna. Wobec Boga służebnica Pańska, wobec ludzi zatroskana o nich w odniesieniu do wszystkich przejawów także ich codzienności i ich świętowania, co tak przejmująco wyraziło się w Kanie Galilejskiej,
kiedy zauważyła, że nie mają już wina i że ta uczta, która miała być ucztą radości i dla nowożeńców, i wszystkich gości, może zakończyć się pewnym zawodem i smutkiem. Jako zatroskana matka wskazała synowi potrzeby człowieka i wskazuje je nieustannie. I odtąd też ci wszyscy, którzy widzą w Chrystusie ideał człowieczeństwa, chcą go osiągnąć wypróbowaną drogą per Maria, drogą, którą wskazała nazaretańska dziewica. Tą drogą szedł urodzony 100 lat temu w Wadowicach Karol Wojtyła. Tą drogą kroczył, zwłaszcza od chwili, kiedy tuż przed przystąpieniem do pierwszej Komunii Świętej umarła mu jego matka, Emilia. A jego ojciec, zaprowadzając synka przed oblicze Matki Bożej Kalwaryjskiej, powiedział, wskazując na jej cudowne oblicze, oto to jest teraz twoja matka. I przejawem tego jej zatroskania stał się szkaplerz, jaki młody Karol Wojtyła właśnie w dzień pierwszej Komunii Świętej otrzymał w klasztorze ojców karmelitów w Wadowicach. Z tym szkaplerzem szedł przez całe życie. Ten szkaplerz go chronił. Ten szkaplerz ciągle mu przypominał drogę, jaką ma zdążać, jaką ma pokonywać. Wpatrzony w jej wzór, zdążając do swego mistrza i Pana. W tej drodze także w wieku już młodzieńczym stał się Sodalis Marianus, czyli członkiem Maryjnego Towarzystwa, założonego kilka wieków temu, uczącego młodych ludzi, chłopców i dziewcząt, jak żyć wiernie i do końca, zachowując Boże przykazania. Wystarczy powiedzieć jedno. Jeśli Sodalis Marianus został przyłapany na kłamstwie, na złamaniu ósmego przykazania, był Sodalicji Mariańskiej wykluczany. To miało być prawdziwie twórcze, w pełni odpowiedzialne mariańskie stowarzyszenie ludzi, dla których być dla Chrystusa znaczyło przyjąć ten etos na co dzień i na co dzień go urzeczywistniać. Prawdziwa elita duchowa, która przez wieki, także w wieku XX, tworzyła prawdziwą elitę duchową naszego narodu. To Maria dla Karola Wojtyły stała się przez to nauczycielką człowieczeństwa, czystości, wewnętrznej prawości, umiłowania prawdy, wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka, zwłaszcza na krzywdę dziecka. Pamiętamy ten obraz pokazywany
z jednej audiencji, dość często przy różnych okolicznościach, jak Ojciec Święty swoim papieskim płaszczem jakby otacza i chroni i ukrywa małe dziecko. Można by powiedzieć, no tak, przejaw jego humoru, dowcipu, umiejętności znalezienia się w sytuacji szczególnej ojcowskiej dobroci. Niewątpliwie tak. Ale ten obraz musimy brać także w sensie symbolicznym bardzo głęboko do serca. On swoim ojcowskim płaszczem chciał w sposób szczególny bronić każde dziecko. Zwłaszcza to, które mogłoby być skrzywdzone. Zwłaszcza to, które mogłoby być dotknięte w swojej niewinności i czystości przez niektórych bardzo złych z punktu widzenia moralnego ludzi Kościoła. I mając w sobie taki obraz człowieczeństwa Ojca Świętego Jana Pawła II, wychowywanego od samego początku w szkole maryjnej, nie możemy się zgodzić na wszystkie te kłamliwe akcje, które chciałyby uczynić go, Ojca Świętego, jednym z odpowiedzialnych za zło, jakie toczyło i toczy Kościół w ostatnich czasach. To on pierwszy wyraził zdecydowany sprzeciw i on rozpoczął wprowadzanie nowych procedur, które miałyby chronić dzieci przed krzywdą. I to trzeba z całą mocą powiedzieć tutaj, dzisiaj, w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w sanktuarium poświęconym jego czci, w obecności księdza kardynała, jego najbliższego przez tyle lat współpracownika. Jesteśmy wszyscy zobowiązani do obrony jego dobrego imienia i nie ulegania złu, kłamstwu i przewrotności, które chciałoby znowu odnieść zwycięstwo nad prawdą, miłością, zatroskaniem, czystością. Kiedy w roku 1974 tworzył swój poemat Myśląc Ojczyzna i gdzie stwierdzał, że wypowiadając to słowo ojczyzna wyraża siebie i zakorzenia i się z niej, z ojczyzny wyłania, to my w jakiejś mierze jego duchowi uczniowie musimy mówić sobie i innym, kiedy wypowiada się jego imię. Wyrażamy siebie i siebie zakorzeniamy, słysząc święty Jan Paweł II. Wyrażamy siebie i siebie zakorzeniamy w Kościele, w naszej Ojczyźnie, a jednocześnie z tegoż Kościoła i z tej Ojczyzny się wyłaniając. Jakże dzisiaj, na koniec, nie przypomnieć ody, jaką 20 lat temu na cześć Jana Pawła II stworzył Czesław Miłosz,
żyjący, jak wiemy, w pewnym dystansie wobec Kościoła. W odzie na 80. urodziny Jana Pawła II pisał: przychodzimy do Ciebie, ludzie słabej wiary, abyś nas umocnił przykładem swego życia i oswobodził od niepokoju o dzień i o rok następny. Twój to wiek XX zasłynął nazwiskami potężnych tyranów i obróceniem się w nicość ich potężnych państw. Że tak będzie, wiedziałeś. Uczyłeś nadziei, bo tylko Chrystus jest Panem historii. Cudzoziemcy nie zgadli, skąd ukryta siła u kleryka z Wadowic. Modlitwa, proroctwo poetów nieuznanych przez postęp i pieniądze, choć królom byli równi, czekały na Ciebie, abyś za nich oznajmił urbi et orbi, że dzieje nie zamęt, ale ład szeroki. Pasterzu, nam dany, kiedy odchodzą bogowie i we mgle nad miastami błyszczy złoty cielec, bezbronne tłumy biegną, składają ofiarę z własnych dzieci, skrwawionych ekranem Molocha. I lęk w powietrzu, niewymówiony lament, bo niech dosyć chcieć wierzyć, żeby móc uwierzyć. I nagle, jakby czysty dźwięk dzwonu na jutrznię, Twój znak sprzeciwu, podobny do cudu, żeby zapytano, jakże to możliwe, że wielbią Ciebie młodzi z niewierzących krajów, gromadzą się na placach, głowa przy głowie, czekając na nowinę sprzed lat 2000. I przypadają do stóp namiestnika, który z miłością okrył ludzkie plemię. Jesteś z nami i odtąd zawsze będziesz z nami. Kiedy odezwą się moce chaosu, a posiadacze prawdy zamkną się w kościołach i jedynie wątpiący pozostaną wierni, Twój portret w naszych domach co dzień nam przypomni, co może jeden człowiek i jak działa świętość. Co może jeden człowiek, jak działa świętość? To tajemnica dzisiejszego dnia, niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Co może jeden człowiek, jak działa świętość, to także doświadczenie nas, ludzi, którzy od tylu dziesięcioleci wzrastaliśmy w cieniu Jego słów, Jego czynów, Jego modlitwy, Jego żarliwości, Jego zakochania się. Co może totus tuus? Tego doświadczaliśmy. I o tę łaskę tegoż właśnie doświadczania na dzisiaj i na przyszłość. Dla nas, dla Polski, dla świata. Prosimy Przenajświętszą Dziewicę, Kecharitomenę, przeniknięta przez Bożą łaskę aż do końca.